serial, który, na który bardzo czekałem i który na pewno oglądam z chęcią. Na razie tylko dwa pierwsze epizody. Jest to Last Dance, czyli serial poświęcony Michaelowi Jordanowi i Chicago Bulls. Toy Boy i czekam już na kolejny sezon, który leci na Netflixie. I watch Chernobyl, the series, it's amazing. After in Netflix I watch of course Casa de Papel, the fourth season. And also Manhunt, Una Bomber. Nie będę oryginalna, jest to domek z papieru i naprawdę bardzo polecam. Nadal jestem jedną z najmłodszych zawodniczek w swojej drużynie, w szatni, więc doskonale znam te obowiązki. Oczywiście to dbanie o sprzęt, wykładanie go przed treningiem czy meczem, no i zbieranie oczywiście po meczu czy po treningu, liczenie oczywiście, no ogólnie mega bojowe zadania. Moją pierwszą drużyną to wiadomo była tęcza kościan, tam może nie miałem jakiegoś chrztu, ale gdy przyszedłem do Krobrego Głogą, no to tam akurat brat mi pomógł, żebym za bardzo nie był katowany. I was of course taking baths, all material and helping about with water, everything, but and now it's almost the same here. The young guys take everything, so it's the same in every country, I think. Nie zazdroszczę im tego na pewno. Najczęściej wpada to fit posiłek, często bez mięsa, żebym nie czuła się ciężko, bardziej węglowodany. Był czas swego czasu, kiedy byłem młodszym zawodnikiem, że było to spaghetti bolognese. Później przyszedłem na dość zdrowsze jedzenie, bo bardzo uważałem na to, co jem. Starałem się jeść produkty bezglutenowe i było dużo w moim posiłku, zwłaszcza przed meczowym, kaszy jaglanej. Before the match I prefer to eat more or less healthy, to have the typical pasta, fresh pasta with some chicken or some protein. And I like the Polish meal of course, but not for before the match. Maybe after some pierogi I like, but after, not before. Myślę, że najczęściej jak jestem u rodziców przed meczem, schabowy z ziemniakami. A raczej jak sama gotuję sobie, to raczej I supposed to be a teacher, but of course my dream was to be a rock star like everybody else. A jako dziecko bardzo chciałam grać w koszykówkę. No zanim zacząłem uprawiać piłkę ręczną, to grałem w piłkę nożną, ale że tam za dobrze mi nie szło, to zmieniłem na piłkę ręczną. Biegać przez płotki chciałabym i albo skakać o tyczce.